Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym przede wszystkim chcę poruszyć temat adaptacji. Temat adaptacji do ketozy, który jest bardzo ważnym procesem, przez który niestety niektóre osoby nie przechodzą, oczywiście nie mając na ten temat odpowiedniej wiedzy. A zatem, jak szybko, sprawnie, zdrowo i skutecznie przejść przez proces adaptacji w diecie ketogenicznej, zapraszam do oglądania. Otóż, proces adaptacji to nic innego jak proces przekształcania, nazwijmy to, maszynerii w Twoim organizmie po to, aby organizm był w stanie korzystać z innego, pierwszorzędnego paliwa, jakim jest tłuszcz. Pamiętaj o tym, że Twoje ciało do tej pory korzystało z węglowodanów, z glukozy i jeżeli robiło to przez 20, 30, 40 lat, pamiętaj, że jest to proces, który po prostu musi zabrać określoną ilość czasu. To tak jakbyś chciała silnik benzynowy, samochód z silnikiem benzynowym przekształcić na silnik z paliwem, na paliwo rakietowe, albo paliwo jądrowe bez odpowiednich przekształceń. Bo tak niektórzy ludzie się zachowują. Jakby chcieli, aby po prostu samo wlanie paliwa rakietowego do starego silnika diesla spowodowało, że ten diesel za chwilę będzie jeździł na paliwie rakietowym albo paliwie jądrowym. Tak niestety nie jest. Musisz dać swojemu organizmowi czas, musisz do tego odpowiednio podejść, odpowiednio przekształcając swoje nawyki żywieniowe. I teraz tak, uwaga, co zrobić, aby proces adaptacji był skuteczny, przede wszystkim sprawny? Po pierwsze, przygotuj się na to, że po wyczerpaniu w Twoim organizmie paliwa takiego jak glukoza, które będzie zmagazynowane w postaci glikogenu w mięśniach, wątrobie i krwiobiegu, będziesz się kiepsko czuć. To różnie bywa. Niektórzy czują się lepiej, niektórzy czują się gorzej, niektórzy są mniej elastyczni metabolicznie, niektórzy bardziej. I to jest cecha bardzo, bardzo indywidualna i specyficzna, w związku z tym tutaj nie masz jakoś mocno spodziewać się czegoś, co sprawi, że po prostu będziesz musiała dzwonić po pogotowie. To jest proces naturalny, normalny. Wyczerpuje się Twoje paliwo, z którego korzystałaś do tej pory i nagle zaczynasz uczyć swoje ciało, jak korzystać z takiego źródła paliwa, jakim jest tłuszcz. Druga sprawa. Pamiętaj o tym, aby zadbać o tą stronę psychiczną. Przygotować swoją psychikę. To znaczy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie. Dlaczego chcesz przejść na dietę ketogeniczną? Dlaczego chcesz wejść w stan ketozy? Odpowiednio się do tego przygotuj i zastanów się, jakie korzyści, albo dowiedz się, jakie korzyści wynikają z przejścia w stan ketozy. Możesz oczywiście obejrzeć materiał wideo, który zamieszczę w tył w opisie, który dokładnie wyjaśni Ci, jakie będziesz mieć korzyści z tytułu tych doświadczeń od tej strony praktycznej, od strony praktyka, jak konkretnie będą te korzyści wyglądały. Najpierw musisz ułożyć swoją głowę, musisz to sobie w głowie poukładać i pamiętać o tym, że po trzecie, bo to jest czynnik bardzo z tym związany, aby ketozę traktować jako coś, co będzie pomagało Ci utrzymać stan zdrowia przez długie, długie lata, czyli mówimy o wzięciu pod uwagę tej długookresowej perspektywy. Bardzo często jest tak, że niestety ludzie, którzy chcą wziąć pod uwagę tą krótkookresową perspektywę, czyli chcą się przysłowiowo wyciąć, i tak właśnie w ten sposób wchodzą w ketozę, to jest niestety bardzo krótka piłka, ponieważ zniechęcają się w bardzo szybki sposób. Tutaj musisz zbrać pod uwagę te długookresowe plany. Oczywiście, czy polecam każdemu ketozę? To nie jest tak, że każdemu zalecam ketozy. Jeżeli ktoś ma bardzo dobrą genetykę i czuje się świetnie na węglowodanach, niech spożywa węglowodany. Oczywiście to nie znaczy, że w przyszłości nie będzie jakichś tam komplikacji, nie pojawi się insulinooporność, nie pojawią się różnego rodzaju, nie wiem, schorzenia nowotworowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak czy siak, no cóż, nie każdemu polecałbym ketozy. Jest oczywiście bardzo liczna grupa osób, która w ketozę wejść, no cóż, teoretycznie nie może, aczkolwiek to jest tylko i wyłącznie teoretycznie. Natomiast pamiętaj, aby brać pod uwagę tą długookresową perspektywę. To znaczy robisz to jako inwestycję w swoją przyszłość, w swoją lepszą starość, w swoją długowieczność, w swoją witalność i tak dalej, i tak dalej. Zresztą będziesz zauważać w procesie ketozy,
w procesie adaptacji, później w procesie utrzymywania się w stanie ketozy, twoje zdrowie będzie się poprawiało, twój wygląd zewnętrzny nawet będzie się poprawiać, no i twoje samopoczucie również będzie ulegać zmianie w sposób oczywiście korzystny dla ciebie. Kolejna sprawa, to będzie już chyba numer 4. Pamiętaj, że w procesie adaptacji musisz dbać o odpowiednie rozłożenie makroskładników, czyli tych tłuszczy jako pierwszorzędnego paliwa musi być najwięcej, niech to będzie 80, nawet 90% podaży kalorycznej. Dalej dostarczasz trochę białka, oczywiście trochę to jest pojęcie względne, a później dostarczasz, uwaga, nieco węglowodanów. Tych węglowodanów jest około 5% podaży kalorycznej, białka no, będzie około 10%. W zależności oczywiście, jakie tutaj kalkulacje weźmiesz pod uwagę. Jeżeli tłuszczu będzie 70%, białka będzie 25%, węglowodanów 5%. Tych kombinacji jest sporo, natomiast pamiętaj o tym, żeby chociaż były to proporcje 2 do 1, jeżeli chodzi o tłuszcze wyrażone w gramach, do węglowodanów i białek, czyli 2 razy więcej tłuszczu w gramach niż białek i węglowodanów razem. Szczególnie w procesie keto adaptacji. Jeżeli chodzi o proces adaptacji, tutaj ważną rzeczą, aby rozłożyć sobie makroskładniki tak, aby spożywać tłuszcze rano, po to, aby organizm miał z czego wytwarzać ciała ketonowe, ponieważ uczysz swój organizm, ponieważ pokazujesz mu, jakie jest pierwszorzędne paliwo. Tak? W momencie, kiedy wlejesz do silnika benzynowego ropy, no nie wróży to niczemu dobremu. Niestety większość ludzi tak się zachowuje, że chcieliby, żeby to po prostu była kwestia wlania innego paliwa, a twój organizm nagle przestawi się i zacznie działać tak, jakby nigdy nic i będzie w ketozie i żyli długo i szczęśliwie. No cóż, musisz mieć szacunek do swojego ciała. Daj mu czas na przezbrojenie się, daj mu czas na wytworzenie odpowiedniej infrastruktury biochemicznej po to, aby mógł korzystać z tkanki tłuszczowej i z tłuszczu egzogennego jako pierwszorzędnego paliwa. Musisz rozważyć tą długookresową perspektywę i musisz wykazać się cierpliwością. To jest kolejna rzecz. Gdy mówimy o podaży makroskładników, to co powiedziałem, od rana tłuszcze i na wieczór tłuszcze, pomiędzy tymi dwoma posiłkami tłuszcze i białka mniej więcej w równych jakichś tam proporcjach, po to, aby wypełnić podaż kaloryczną, uzupełnianą oczywiście o warzywa nieskrobiowe, czyli warzywa zielone typu jarmuż, sałata, kapusta. Na przykład ogórek zielony, wszystkie te warzywa, które są jak najbardziej w ketozie dozwolone. Oczywiście tych węglowodanów możesz zjeść trochę, bo może być ich, zależy się oczywiście od organizmu, 30 do 50. W związku z tym możesz pozwolić sobie na dodanie trochę cukru, czy też słodziku, ale w moim przekonaniu w procesie ketoadaptacji ważną rzeczą jest to, aby nie wywalać, nie wychodzić z ketozy za często, szczególnie jeżeli chodzi o słodziki, o różnego rodzaju no cóż, słodkie smaki, które po prostu mogą być kwestią przyzwyczajenia do słodkiego smaku. Pozwól swojemu organizmowi doświadczyć czegoś zupełnie innego. Teraz kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o keto adaptację, bardzo ważną rzeczą jest to, aby szczególnie unikać nazbyt intensywnych ćwiczeń fizycznych. No tu znowu wracamy do tego, że twój organizm przetwarza swoją infrastrukturę. Przezbraja swoją gdzieś tam infrastrukturę energetyczną. W związku z tym, jeżeli ty, dajmy na to, liczysz na to, że po wlaniu diesla do paliwa diesla do benzyniaka po prostu odpalisz silnik i ruszysz, to jesteś w głębokim błędzie. Musisz dać sobie czas. W związku z tym, jeżeli normalnie w treningu na glukozie sportowiec, aby doszedł do formy, pracuje na swoją formę, dajmy na to 5 lat i wówczas wykorzystuje bardzo sprawnie glukozę, pamiętaj o tym, że no tutaj nie będzie to 5 lat, ale też nie licz na to, że stanie się to z tygodnia na tydzień i zaraz będziesz mogła ruszyć na sprinterskie biegi na nowym źródle paliwa. Daj sobie czas, aby organizm zaczął wykorzystywać w bardzo wydajny sposób to paliwo, jakim są tłuszcze. Kolejna sprawa. Pamiętaj o tym, że w procesie, szczególnie w procesie adaptacji, aby nie łasić się na różnego rodzaju przepisy, deserki, rzeczy, które są keto przepisami, tak? One zawierają odpowiednią ilość makroskładników, natomiast to Cię tylko i wyłącznie kusi do powrotu do starych szlaków metabolicznych. Odetnij organizmowi całkowicie dopływ do węglowodanów, szczególnie tych węglowodanów prostych. I wówczas twój organizm nie będzie miał opcji, jak tylko w sposób jak najszybszy przystosować się do stanu ketozy.
Kolejna sprawa. Uwaga, w procesie keto-adaptacji polecałbym Tobie, aby przez 2 tygodnie, szczególnie pierwsze 2 tygodnie, nigdzie nie wyjeżdżać i w tym spokoju zrobionych zakupów wcześniej, przygotowanych po to, aby tych produktów ketogenicznych było jak najwięcej w domu, wywal wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą Cię kusić z lodówki i z szafek, no i nie wyjeżdżaj. Dlaczego? Bardzo często jest tak, że na wyjazdach jemy w różnego rodzaju restauracjach, no i co tutaj się dzieje? I to jest kolejny już punkt. Uwaga, w momencie, kiedy jesz w restauracjach, pamiętaj na różnego rodzaju dodatki do żywności. Unikaj żywności pakowanej. Tam są rzeczy, które są dodawane w ilościach Tobie niewiadomych, pomimo że tam widnieje etykieta. Czasami jest tak, że zdarzało mi się, że w procesie keto-adaptacji, ale później już będąc w stanie głębokiej ketozy, wydawało mi się, że kupuję sobie mięso, które jest w 100% naturalne i nie zawiera konserwantów. Natomiast po smaku i późniejszych odczuciach mogłem śmiało stwierdzić, że tam była duża ilość glukozy, która była dodana, albo co gorsza, syropu glukozowo-fruktozowego, który spowodował, że wytrąciło mnie z ketozy. Skąd wiedziałem? No od razu zrobiłem sobie pomiar i wiedziałem, że to w cudzysłowie mięso, bo tak to trzeba określić, wytrąciło mnie z ketozy, ponieważ tam była cała masa syfu, którego być nie powinno. Tak, mogę oskarżyć producenta, tak, wiem, jest to oburzające, ale żyjemy w takim świecie, że niektórzy producenci pewnych zasad nie przestrzegają. Oczywiście mogło się tam dostać przez przypadek, nie miałem już ochoty sprawdzać, czy druga paczka tego samego produktu również wywali mnie z ketozy. Pamiętaj, uważaj na restaurację. Jeżeli jesteś w restauracji, zamawiaj sobie jak najprostsze posiłki, żeby to nie były posiłki kombinowane. Uważaj na różnego rodzaju sosy, nawet jeżeli to są sosy, które z definicji powinny być tłuszczowe. Tam bardzo często walony jest cukier. Po co w tej żywności cukier? Po to, żeby Cię uzależnić od cukru, ponieważ cukier sam w sobie uzależnia bardziej niż heroina. Możesz sobie o tym poczytać, natomiast producenci w ten sposób uzależniają swoich konsumentów, tak? Od właśnie spożywania produktów, które zawierają duże ilości cukru. No i to w zasadzie by było na tyle. Pamiętaj, aby dać sobie czas, pamiętaj, aby traktować swoje ciało z szacunkiem, pamiętaj, aby dać Twojemu ciału możliwość przekonwertowania swojej infrastruktury, przekształcenia jej w coś, co będzie służyło Ci na przykład do końca życia. Pamiętaj, że jeżeli robisz to z ciekawości, ok, zrób to z ciekawości, ale zrób to mądrze i daj sobie odpowiednią ilość czasu. Z czego się bardzo często śmieję, to różnego rodzaju badania naukowe, które przytaczają na przykład ludzie, którzy są przeciwko ketozie i przytaczają badania naukowe, uwaga, pod tytułem: grupa kolarzy po 2 tygodniach spożywania dużej ilości tłuszczów nasyconych nie odnotowała wyraźnej poprawy wydajności pracy. No przepraszam, jeżeli ktoś jest 2 tygodnie w ketozie, to naprawdę to jest głupota, aby oczekiwać, że rezultaty na paliwie, które jest nowe w odniesieniu do 40 lat treningu, gdzie sportowiec pracował nad wydajnością w zakresie przekształcania glukozy 10 lat, żeby oczekiwać, że po 2 tygodniach od przestawienia się na paliwo tłuszczowe organizm zaczął funkcjonować lepiej niż na glukozie. No przepraszam, to jest po prostu chyba głupie, niemądre i nie na miejscu, żeby takimi badaniami się posiłkować, ponieważ są oczywiście ludzie, którzy zawsze będą przeciwko i chwała im za to i niech im glukoza wchodzi w krwiobieg, w wątrobę i w bicki, albo kobietom w cycki, a niech Wam będzie. Natomiast proszę, nie przytaczajcie takich badań, bo cóż, mam tutaj ochotę skomentować to po łacinie w bardzo niegrzeczny sposób, bo uważam, że jest to nie na miejscu i jest to po prostu nielogiczne. Pamiętaj, proces adaptacji jest procesem, jak sama nazwa wskazuje. Daj sobie określoną ilość czasu. Nie patrz na kolegę, koleżankę, która zaadaptowała się na przykład bardzo szybko. Jeżeli Twoje ciało potrzebuje więcej czasu, prawdopodobnie jest nieco więcej do naprawy. Daj sobie dojść do pełni równowagi i ciesz się ketozą w pełni. Serdecznie Cię pozdrawiam. Trzymaj się ciepło. Cześć.